jesteśmy w elektrycznym FMX-ie. Pan jest opiekunem samochodu. Poznajcie pana, pan ma na imię. Marek. O, właśnie. A oczywiście Zbyszek będzie za kierownicą, a ja będę jako obsługa samochodu. Wystarczy go uruchomić, on już jest gotowy do jazdy akurat. Mamy tutaj taką ikonkę gotowości, czyli to jest tak jak Volvo FE czy Volvo FL. To jest ta śmieciarka. Dokładnie tak. I teraz wystarczy tylko załączyć bieg automatyczny. Tutaj już mamy wybierak i skrzynię biegów iShift, czyli taką samą jak w samochodach spalinowych. Jak widzimy, tutaj na wyświetlaczu nam się pojawia, że tryb jest standard, jest automat i od razu ósmy bieg i hamulec silnikowy w pozycji A. I teraz na tym hamulcu silnikowym, co jest ważne, jak mamy w pozycji A, to mamy hamowanie mieszane. Odzyskanie energii, jak puścimy nogę z gazu, też mamy wolne koło. Jeżeli samochód uzna, że nie potrzebuje prędkości, to załączy rekuperację. I jak przyciskamy lekko noga na hamulec, wtedy też odbywa się rekuperacja. Jeżeli damy w pozycję 0 hamulec, to też się pojawia tutaj na wyświetlaczu informacja. Wtedy nie mamy rekuperacji, to jest dawane, jak jest ślisko, żeby nie zrywało kół poprzez rekuperację. No i najwięcej tego odzyskania energii, jak damy w pozycję pierwszą i to jest jedyna pozycja, wtedy ta rekuperacja odbywa się w największym stopniu. No tutaj... Na czym polega działanie tego hamulca? To jest jak intarter działa? Coś takiego. Wtedy koła jakby napędzały silnik. To co, ruszamy? I te tryby jeszcze. Tak? No i te tryby jazdy. Mamy standard. Teraz jak wciśniemy moc, mamy ten tryb oszczędzający, czyli ograniczający moment obrotowy. On się też pojawia poniżej jak 20% spadnie nam zasięg. No i jeszcze raz jak wciśniemy, mamy tryb power. No ten tryb power to oczywiście strategia zmiany biegu, bo on tutaj moc i tak ma, ale na przykład jak w terenie górskim byśmy już podjeżdżali, to on sobie odpowiednio dobiera biegi, żeby tej mocy było mu wystarczająco. Okej, okay. Możemy jechać. A hamulec sam się odpuści? Tak, sam się odpuści, jak drzwi mamy pozamykane, dodajemy lekko nogę na gaz i jedziemy. Pięknie. Cichutko. To lubimy. Zobacz, ile różnica prędkości od 0 to nawet do 40 na godzinę możemy jechać na tym ósmym biegu, prawda? Mm. To tak wysoko bierze. No, spalinowy by nigdy nie ruszył z ósmego raczej. No to jest ósmy bieg, to tak, to już jest bardzo wysoko. Sprzęgło na pewno by zostało spalone. Tutaj nie ma sprzęgła, więc on sobie tutaj... Więc nie ma się co spalić. Nie ma się co spalić. Komfort pracy, rewelacja. Cisza. Cisza, spokój. I na przykład teraz jak jedziemy jeszcze, jak już puścimy teraz nogę z gazu, to teraz się odbywa ta rekuperacja tutaj, pojawia się ten symbol, no i to jest na tą chwilę widoczne. Gdybyśmy potrzebowali więcej, wciskamy tą jedynkę, wtedy ta rekuperacja jest większa, tylko to co mówiłem wcześniej, przez te błędy sterowników, które mamy pod nogami, ta rekuperacja teraz nie działa. Ale to najlepiej dać i tak pozycję. Jakiś wykrzyknik tu mi się świeci? A to się zapala też system SP, ale to też jest błąd. To jest bardzo przyjemny. Tutaj później zwolni troszeczkę. Niech ten samochód sobie pojedzie, to zobaczysz, jak przytrzymasz mocno nogę na gaz, jak on zmienia biegi, czyli z ósemki może ci dać od razu na dziesiątkę, nie? Ale musimy na tej prostej, no i dobra, będziemy jechać z mocnym gazem od razu. Teraz jesteśmy na trybie standard. Obserwuj sobie to zmianę biegów. Zaraz zobaczysz, że może dać albo dziewiątkę i widzisz, już jest dziesiątka. Tak. Nie? Czyli ta zmiana biegów też jest troszeczkę szybsza, jak w samochodach spalinowych. A diesel nie przeskoczyłby o dwa? Nie, diesel, jeżeli chodzi o ósmy bieg, nawet jak, no jakby koniem jechał, tu przyhamujemy, jakby koniem jechał na pusto, to tak, ale na załadowanym, taką większą masą nie ma takiej opcji. Tu są trzy pozycje, widzę. Tak, bo to jest funkcja A, czyli ta rekuperacja, która się odbywa, jak naciskamy pedał hamulca lub puścimy nogę z gazu. Zero, tej rekuperacji już nie ma, czyli on będzie tak, możemy skręcić dokładnie. Skręt też ma bardzo dobry, no i to jest też trizem, więc ten skręt... A ktoś może chcieć mieć zero, żeby go nie zwalniało, tak? Znaczy te zero jest wtedy dawane na przykład w ciężkich warunkach pogodowych, jak będzie ślisko, to lepiej dać na zero, żeby tej rekuperacji nie było, żeby nie zrywało przyczepności, żebyśmy nie wpadli wtedy w pościg. Dlatego jest dawany ten tryb zerowy.
I to samo będzie w samochodach Volvo FH czy Volvo FM. Czyli jest tak, automatyczna rekuperacja, tryb zerowy, tak, czyli a trzeci punkt? A trzeci punkt to jest ten pierwszy stopień i najwyższy rekuperacji. Wyższy, czyli bardziej hamuje wtedy. Bardziej hamuje i więcej odzyskuje tej energii, które żeśmy stracili. Też jeszcze do tego na przykład, jeżeli byśmy zjeżdżali w dół i prędkość nadal by rosła, a mimo tego, że jesteśmy na tej pierwszym stopniu, to możemy jeszcze lekko nogę na hamulec nacisnąć i wtedy rekuperację mamy dwa razy taką. Czyli to tak można powiedzieć, że to by był już jakby drugi stopień z tej siły hamowania, siły rekuperacji. Dziękujemy, było miło z pokładu Volvo FMX elektrycznego.